Prokuratura Krajowa przejęła śledztwo w sprawie rosyjskiej rakiety znalezionej pod Bydgoszczą. Pod koniec kwietnia Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało, że w okolicach miejscowości Zamość, około 15 km od Bydgoszczy, znaleziono szczątki niezidentyfikowanego obiektu wojskowego. Później już oficjalnie przyznano, że była to rosyjska rakieta i choć w polskiej przestrzeni powietrznej pojawiła się w grudniu, to dopiero w ostatnich tygodniach o sytuacji dowiedziała się opinia publiczna. Minister Mariusz Błaszczak twierdził, że nie otrzymał informacji od dowódcy operacyjnego. Dostarczył raport do Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Nikt jednak nie poniósł konsekwencji. Ani minister, którego dymisji domagała się opozycja, ani generał, który według resortu popełnił błąd. Kontrolę w sprawie możliwych nieprawidłowości wszczęła Najwyższa Izba Kontroli. Szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot dziś oficjalnie potwierdził, że odnaleziona została głowica rakiety. Dodał, że jest ona zbudowana zgodnie z rosyjską myślą technologiczną, czyli z betonu. Z tego opisu, a także ze zdjęć, które wyciekły do mediów, wynika, że najprawdopodobniej jest to radziecki pocisk manewrujący CH-55, który miał dezorientować ukraińską obronę przeciwlotniczą. Wskazują na to zaokrąglone końcówki skrzydeł i sterów. Paweł Szrot zaznaczył, że w głowicy nie było materiału wybuchowego. Tymczasem dziś w sprawie rakiety śledztwo przejęła Prokuratura Krajowa.